Dobra. Słuchajcie, ponieważ nie mamy w szkole, to sobie dokończymy secesję w taki sposób, żeby do tego już nie wracać. No, opowiem Wam do końca to, gdzie skończyliśmy, a potem Wam jeszcze przelecę znowu prezentację. No, bardzo bym prosiła, żeby każdy się z nią zapoznał, bo na lekcji już do tego nie wrócimy, a w połowie stycznia będzie test z secesji. Nie wiem, czy dobrze to widać. Pewnie nie. O, dobra. Jeśli dobrze pamiętam, to skończyliśmy na Niemcy chyba już były. Te wszystkie rzeczy. Gaudi też był. Prezentacja oczywiście Wam udostępnię też. Turup, Bricker, Glasgowy i tak dalej. I chyba tutaj mniej więcej skończyliśmy gdzieś, tak, na Austrii, czyli na tej geometrycznej odmianie secesji. To warto pamiętać. Zresztą to widać po tym, jak oni tworzyli, jak wyglądają te dzieła. Ogólnie w Austrii secesja nazywała się secesją po prostu. I stąd do Polski właściwie nazwa secesja przypłynęła. W Austrii, właściwie w Wiedniu, działała grupa zrzeszona, tak, jako towarzystwo secesjon. Przywódcą był Gustav Klimt, Joseph Maria Olbricht był takim głównym architektem, można powiedzieć, który wybudował, zaprojektował gmach dla stowarzyszenia. Oni wydawali również czasopismo Versacrum, które było uzupełniane, tak, emblematami, ornamentami, czcionką secesyjną itd. Natomiast Gustav Klimt, którego kojarzycie, stworzył w malarstwie taką oryginalną w sumie odmianę secesji geometryczną. Przedstawiał przede wszystkim kobiety. Były to czasem portrety jakichś znanych postaci z tamtego czasu. Tematyka mitologiczna, religijna, bardzo często też symboliczna. I charakterystyczne w jego twórczości jest też stosowanie złoceń. Myślę, że każdy, kto zna dzieła Klimta, to wie, że one mają bardzo dużo elementów złoconych. Ale zaczniemy od gmachu Towarzystwa Secesjon. Jest to już forma bardzo prosta, kubiczna wręcz, tak? Podstawa jest uproszczona. Jedynie elementy tutaj przy wejściu, w narożnikach, czy właśnie jakieś dodatkowe dekoracje pokazują tą typową secesję, tak? Secesję, która jest tą secesją falującą, tak najprościej mówiąc. Bardzo ciekawym elementem jest tutaj ta jakby kula stworzona z takich ażurowych, złoconych liści. Ona nawiązuje do motywu, który znajduje się tutaj nad wejściem, ponieważ są tam takie zasugerowane, zaznaczone jakby drzewa z pięknymi złotymi liśćmi, które przenoszą się wyżej właśnie na tą kulę. Charakterystycznym elementem oczywiście są też kobiece twarze o takich kokardach, wstęgach, które okalają ich twarze. Natomiast reszta elementów jest bardzo prosta, geometryczna. Tutaj jeszcze zbliżenie na tą kulę, kopułkę, kulę właściwie, bo to nie pełni tej funkcji kopuły jako takiej. No i kilka obrazów, już je oglądaliśmy tak dla przypomnienia, tak? Judyta z głową Holofernesa, jak pamiętacie. I tutaj doskonale widać cechy charakterystyczne twórczości Klimta, takie jak właśnie takie realistyczne dość opracowywanie twarzy, ciała, postaci i uzupełnianie ornamentyką właśnie geometryczną, złoceniami, jakimiś motywami roślinnymi i tym podobnymi. Tutaj zresztą mamy podpisane to dzieło. Nie wiem, czy tam widać w miarę.
Pocałunek też chyba jeden z bardziej znanych jego obrazów. Danae. Motyw Danae powinniście znać, tak? To jest motyw Zeusa, taki jego kochanek. Trzy etapy życia kobiety. Portret Adel Bloch-Bauer. Tutaj bardzo ważny portret. Przepiękna kobieta w takim charakterystycznym perłowym naszyjniku. W ogóle z tym obrazem są związane ciekawe dość historie. On tam przechodził z rąk do rąk właśnie tej rodziny Bauerów. No, różne tam ciekawostki się działy. Jest chyba nawet film taki Złota Dama, jeśli dobrze pamiętam, poświęcony temu obrazowi. I tutaj na pierwszy plan właściwie wyłaniają się złocenia oraz takie typowe dla Klimta elementy, jak takie właśnie jakby oczy na sukniach. Też tutaj można podobne elementy zauważyć w pocałunku. I drzewo życia. Właściwie jest to tryptyk, tak? Czyli obraz składający się z trzech części. Jest to malowidło umieszczone na ścianie, dość monumentalne z tego co pamiętam. Mamy oczekiwanie. Tutaj musimy się właściwie doszukiwać tych elementów ludzkich, oblepionych całych tymi geometrycznymi kształtami. Tutaj mamy twarz dziewczyny. Tutaj mamy drzewo życia, część środkową. Oraz wypełnienie, gdzie ta dziewczyna spotyka się już ze swoim kochankiem. W Austrii działał również Otto Wagner, także architekt. Wykonał on dwie stacje kolei miejskiej w Wiedniu i kościół w Steinhof, gdzie właśnie pokazane jest zamiłowanie secesji wiedeńskiej do prostych linii, figur, brył geometrycznych, kwadratów przede wszystkim. Więc jest to taki redukcja, tak, motywów roślinnych do bardzo prostych form. I jest to też już to odchodzenie, bo można trochę powiedzieć od secesji, ale też może chęć pokazania czegoś odmiennego, tak, niż wszędzie w innych krajach. Stacja kolei miejskiej w Wiedniu. Prosty budynek uzupełniany właśnie jakimiś emblematami bardziej dekoracyjnymi, tak samo kościół w Steinhof. Z taką przepiękną, złoconą kopułą, właśnie z motywem kwadracików. Tutaj też te kwadraty pojawiają się w dekoracji, takie piękne rzeźby aniołów ustawione na cokołach przy wejściu. No i wnętrze też jest z jednej strony dość ascetyczne, tak, bo nie mamy tutaj przeładowania ornamentyką, ale pięknie nawiązujące do formy i bryły budynku i założeń wiedeńskiej secesji. Jeśli chodzi o Czechy, czyli kolejne państwo, w którym secesja bardzo dobrze się miała, no tutaj jednoznacznie jest to kojarzone z Alfonsem Muchą. Myślę, że na pewno kojarzycie jego dzieła, chociaż może nie wiążecie ich z tym właśnie nazwiskiem. Był grafikiem, malarzem, autorem plakatów. No, obok Toulouse-Lautreca, o którym już mówiliśmy, jest chyba najbardziej znanym plakacistą tego okresu. Chociaż jak wiecie, wspominałam, że plakat w secesji też właśnie się bardzo dobrze rozwija, ponieważ uzupełnia to założenie właśnie ciągłości, łączności dzieł sztuki i żeby ten styl obejmował wszystkie dziedziny życia. Tutaj Mucha wypracował swój taki własny, bardzo charakterystyczny styl, gdzie pojawiają się właśnie krzywe linie, ornamenty roślinne, ale przede wszystkim kobiety, tak? Postacie kobiece o długich, falujących włosach, bardzo charakterystyczne, tak graficznie ujęte dość często. No i Mucha projektował plakaty teatralne, handlowe również, witraże, ilustracje, kalendarze i z tego jest najbardziej znany. Chociaż są też jego dzieła, których właściwie tak na co dzień się nie kojarzy z Muchą,
ale bardzo ciekawe, tam na końcu prezentacji kilka ich będzie. Tutaj jedno z bardziej znanych jego dzieł, opakowanie papierosów, tak? Papierosów Job. Widzimy tutaj piękną dziewczynę z takimi bardzo syntetycznie ujętymi włosami, przeplatającymi się i falującymi. I dopiero tutaj w jej dłoni widzimy tego papierosa i taki bardzo ciekawie też zarysowany dym unoszący się gdzieś z tyłu. Także tutaj początki już takich projektów reklamowych, etykiet do różnych produktów. Tutaj plakaty również teatralne do przedstawienia Medea, gdzie główną aktorką była Sarah Bernhardt, jedna z bardziej znanych w tamtym czasie. Tutaj plakat pod tytułem Taniec. Cztery pory roku. Często tworzył takie całe serie obrazów, właśnie przedstawiających kobiety, ale kobiety będące alegoriami właśnie, czy jakichś kamieni szlachetnych. Tutaj mamy cztery pory roku i tym podobne. Myślę, że można rozpoznać, tak? Wiosna, lato, jesień i zima. I tych dzieł właśnie takich bardziej kobiecych, można powiedzieć powtarzalnych czasem, tak? Bo przeglądając dzieła Muchy można się czasem znudzić, tak? Ogromem tych kobiet. Ale są one, wydaje mi się, bardzo inspirujące i ciekawe na tle innych dzieł secesyjnych. I tutaj dzieła, które Mucha tworzył już później, właściwie jest to cykl obrazów, ogromnych obrazów, monumentalnych, można powiedzieć, że wręcz w pewnym sensie akademickich czy historyzujących, epopeja słowiańska. I on w tych obrazach przedstawia różne sceny z życia Słowian, zwierzeń Słowian. Bardzo często mroczne są to ujęcia, dynamiczne. Tutaj widzimy w tle jakąś walkę, bitwę. Tutaj mamy jakieś bóstwa właśnie słowiańskie unoszące się nad polem bitwy. Tutaj też dwie tajemnicze postacie. Tutaj kolejne sceny. Także porównując sobie te obrazy z twórczością graficzną Muchy, to widzimy dość spore różnice, tak? I niewiele osób chyba właściwie tylko osoby fascynujące się twórczością Muchy kojarzą te obrazy. Tutaj jeszcze jedna scena. I Stany Zjednoczone, tak, to nie koniec. Jeszcze mamy secesję w Stanach Zjednoczonych, gdzie działał przede wszystkim Louis Comfort Tiffany. Tak, ten Tiffany, którego dzisiaj również firma jest bardzo znana, firma jubilerska, tak, produkująca charakterystyczne lampy. I takim głównym przedstawicielem był Louis Comfort Tiffany właśnie, syn Charlesa Louisa Tiffany'ego, który był jubilerem. Więc no, można powiedzieć, że fascynacja jubilerstwem przeszła z ojca na syna, przejął jakby rodzinny interes i tworzył przede wszystkim dzieła ze szkła i wyroby jubilerskie. Był prekursorem wzornictwa lamp takich witrażowych, bardzo charakterystycznych dzisiaj. Myślę, że na pewno gdzieś kiedyś je widzieliście. Ale też dużo kombinował ze szkłem, tak? Właśnie szkłem matowionym, szkłem takim metalizowanym, jak widzicie. Tworzył bardzo chętnie różnego rodzaju wazony o fantastycznych kształtach, jak tam było widać. A tutaj mamy te lampy. Myślę, że gdzieś na pewno kiedyś coś takiego widzieliście. Czyli witrażowe lampy, właściwie takie abażury. I później właściwie
no, secesja około 1905 roku już powoli zaczyna wymierać. Szczytowy okres secesji to były lata 1892-1902, kiedy był taki boom na secesję, wszyscy tą secesją się fascynowali. No, w sumie i tak 10 lat to całkiem sporo jak na trwanie jednego kierunku w tym czasie, tak, kiedy w sztuce się dzieje dużo różnych rzeczy. Część artystów umiera, więc wiadomo, że umierają założyciele, pomysłodawcy kierunku, no to on gdzieś tam powoli zaczyna zanikać. Część artystów powraca do form historycznych, inni zaczynają tworzyć w nowych stylach, które dopiero nadchodzą. Powody końca secesji były bardzo różne, tak, oprócz właśnie wymierania artystów. No, ludzie już mieli po prostu dość, tak, tego przerostu ornamentyki, nadmiernego dążenia do oryginalności, masowej bardzo produkcji słabych wyrobów, bo no wyobraźcie sobie, że w każdym domu te elementy secesyjne miały być, ludzie chcieli je mieć, no to jaka jakość była tych produktów, tak? Wiadomo, że nie mogła to być za dobra jakość. Pojawienie się dużej ilości dzieł miernych, tandetnych, właśnie niefunkcjonalność przedmiotów i tym podobne, co jest dość smutne, tak? Bo na początku mówiliśmy, na lekcjach wam wspominałam, że no, secesja wywodzi się poniekąd z Anglii, z prerafaelitów, a właściwie z Williama Morrisa i Ruskina, którzy założyli tą firmę, właściwie grupę Arts and Crafts, i chcieli dążyć właśnie do wykonywania rzeczy ręcznie, tak, do tej pracy takiej handmade'owej, dzisiaj byśmy powiedzieli. No a secesja w końcu przeradza się w coś przemysłowego i masowego, co nie do końca jest dobre. I w latach 20., 30. secesja już całkiem jest uważana za taki zły przejaw w sztuce, tak? Już jest bardzo źle widziana. Chociaż wiadomo, jeśli ktoś lubił ten styl, no to dalej go sobie tam w domu mógł używać, czy te przedmioty trzymać. I w opozycji do secesji powstał styl art deco, tak? Bardzo geometryczny, prosty, odnoszący się do zupełnie innych form niż secesja, ale o art deco jeszcze będziemy mówić. Aha, i tu mieliście pracę domową, ona też była na kserówkach, więc proszę, pamiętajcie, zróbcie ją sobie. Czyli dowiedz się, gdzie znajduje się w Polsce Muzeum Secesji i jakie zbiory są tam eksponowane. Polecam tam w ogóle pojechać, bo jest to muzeum bardzo fajne, chociaż malutkie. I gdzie na terenie Polski znajduje się zabytek autorstwa Henrygo van de Velde. To też będzie bardzo proste, bo Wikipedia mówi wszystko i bez problemu to wyszukacie. I tak może się cofniemy szybciutko dla przypomnienia, jeszcze kilka rzeczy. Z takich ważniejszych może architektów, tak? Czyli Antonio Gaudi w Hiszpanii, Barcelona, która jest jego takim głównym ośrodkiem do dzisiaj, słynącym z jego dzieł. August Endel i ta bardzo ciekawa pracownia fotograficzna, gdzie te wnętrza są wręcz takie, bym powiedziała, niepokojące dość. Mamy też Otto Ekmana, twórcę tej czcionki secesyjnej, charakterystycznej. Mieliśmy też, kogo tam jeszcze z architektury, Guimarda, tak, czyli projektanta tych wejść do metra paryskiego, które istnieją do dzisiaj, tak, i będąc w Paryżu można je sobie spokojnie pooglądać. Mamy też oczywiście Henrygo van de Velde, głównego właściwie obok Orty architekta i projektanta secesji. No i Wiktor Horta, czytamy Orta właściwie, i ten jego przepiękny dom Tassella, który już też omawialiśmy. Z rzeźby oczywiście August Rodin, który jest tutaj wiązany z secesją, ale jemu się przypisuje bardzo różne inspiracje i symboliczne, i impresjonistyczne nawet.
Będziemy jeszcze o nim sobie trochę mówić. No a malarstwo, malarstwo też się bardzo dobrze ma. Tutaj może się cofniemy do początku, tak? I do Aubreya Beardsleya. Tutaj McMurdo i okładka do książki o kościołach, tak? Która w ogóle nijak ma się do tematu, ale przedstawia piękne, takie pozawijane kwiaty. I co jeszcze? No właśnie, jeśli chodzi o Muzeum Secesji, no to sobie wyszukacie, gdzie ono jest. No nie jest jakoś bardzo daleko od Tomaszowa, więc można kiedyś pomyśleć może o jakiejś wycieczce nawet. Jeśli chodzi o książkę, jeśli kogoś w ogóle zainteresowała secesja i chciałby sobie więcej poczytać, to polecam książkę Mieczysława Walisa, Secesja. Jest to książka dość stara, no bo ogólnie w ogóle historia sztuki bazuje na dawnych publikacjach, no mało powstaje jakichś nowych opracowań, ale są to książki świetne, więc nie ma problemu ich, żeby je zmieniać, tak? Wiadomo, że w historii już niewiele się zmieni, chyba że jakieś tam nowe odkrycia mają miejsce, no to wtedy jakieś tam ponowne publikacje mogą się pojawić. No dobra, aha, tutaj jeszcze Emil Gale, René Lalique i te jego piękne biżuterie secesyjne. Oczywiście meble, no wszystko, wszystko było secesyjne, tak? Miało łączyć się, tworzyć taką jakby całość dzieła sztuki, którym jest na przykład ten dom przepełniony secesyjnymi elementami. Dobra, to chyba tyle. Więc dziękuję. Mam nadzieję, że ktokolwiek to obejrzy.